Jeżeli nie masz takiej zdolności spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych i także nie dysponujesz zdolnością spokojnego wyczekiwania na coś lub dążenia do czegoś, to trzeba powiedzieć, że jesteś człowiekiem niecierpliwym. A to oznacza, że jesteś człowiekiem, który tak jak Izraelici kiedyś przed laty nie osiągali swoich celów, nie osiągali swoich pragnień, tylko dlatego, że ich niecierpliwość demolowała całą strategię ich postępowania. Izraelici mieli dojść do Morza Czerwonego i przez to musieli ominąć ziemię Edomu i wtedy stracili cierpliwość. Kiedy ty tracisz cierpliwość, to równocześnie tracisz dalekosiężne cele. Wtedy działasz w sposób agresywny, szemrząc, szukając winnych tu i teraz. Nie jesteś w stanie biec długodystansowo i to jest porażka. Niecierpliwość powoduje porażkę.